dole reklama jakiegoś nowego paliwa, które jest tu najdroższe. To nowe to 95 z tego co widzę. I tutaj normalnie jeszcze dieselek kosztuje i ta cena to jest za galon, wyobrażacie sobie? Może być tanio na tym świecie jeszcze. Aż musiałam ludzi zapytać. Witamy w paliwowym Eldorado, Ekwadorze. Ropa tu kosztuje jakieś 44 centy za litr. Wyobraźcie sobie, dolarów, centów. Bo te ceny są podane w galonach. Nieźle nas w Europie robią w balonach, a? I to nie od dziś. Patrzcie, jakimi autkami się tu ludzie bujają. I w El Coca to wszystko nówki wyglądały. Taksówki też. Nawet pick-upy są taksówki. No oni tu nie muszą oszczędzać. To tylko w Europie trzeba oszczędzać. A najlepiej w ogóle nie jeździć po takim auto. A tu ludzie normalnie jeszcze wielkimi się bujają i mają to wszystko gdzieś. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Tak myślę, by robić sobie zdjęcia tych wszystkich pick-upów, które tu jeżdżą, na pamiątkę. Bo za chwilę w Europie to nie ujrzymy nic. Żadnego auta. To pick-up na taksówce, kolejny. Pięknie! I stare też jeżdżą, to nie jest, że wszystko nówki, ale ludzie mają kasy. Znaczy, nie wiem, czy aż tyle jest kasy w obrocie. Dużo tutaj w przemyśle naftowym pracuje. Tak mi mówili.